Dzień dobry Państwu. Witam w debacie zorganizowanej przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich w ramach cyklu Gospodarka ma głos 2023. Chcemy przedstawiać interesująco najważniejsze tematy dotyczące życia publicznego. Chcemy, by po wysłuchaniu naszych prelegentów wiedzieli Państwo, co łatwiej, znaczy było łatwiej, żeby oceniać, jak wygląda dzień dzisiejszy i co trzeba zrobić, żeby była przyszłość w bardziej kolorowych barwach. Chcę przedstawić zbiór niezbędnych diagnoz, reform pozwalających w bliskiej, średniej i dłuższej perspektywie poprawiać warunki życia w Polsce. Powiemy, co jest naszym zdaniem ważne dla przyszłości kraju, szczególnie w roku wyborów parlamentarnych, kiedy zamiast o konkretnych reformach głosi się głównie hasła populistyczne. Dzisiaj rozmawiać będziemy o inflacji i o tym, jak z nią walczyć. Mam nadzieję, że odpowiemy na pytanie, czy skuteczność walki z inflacją zależy od trafnej diagnozy zarówno przyczyn, jak i skutków inflacji. Inflacja spada, to jest cytat, ale to w dużej części iluzja. O magicznych efektach bazy wspominamy często, ale zazwyczaj bez konkretów. Najważniejsze liczby: wobec stycznia 23, inflacja w czerwcu 23 niższa o ponad 5%, z tego ponad 4,5% to efekty bazy roku 2022. Witam panelistów, pani profesor Joanna Tyrowicz, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, ośrodek badawczy GREIP, członkini Rady Polityki Pieniężnej w latach 2022-2028. Dzień dobry, punktów procentowych. 5 punktów procentowych, nie procent. 5 punktów procentowych, powiedziałem procent? 4,5 punkta procentowego, przepraszam. Przepraszam, dziękuję. Całe życie człowiek się uczy, to cytat. Pan profesor Andrzej Sławiński, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, wieloletni dyrektor Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, czyli Banku Centralnego. Profesor Andrzej Wojtyna, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej 2004-2010. A może zacznijmy w ramach diagnozy sytuacji od najprostszego pytania, czyli jakie są koszty inflacji? Rozumiem, że ja mam zacząć. Tę część taką makro, no, w tak dużych miliardach, to bym zostawiła panom profesorom, bo oni się na tym znają znacznie lepiej. Natomiast z mojej perspektywy największym kosztem inflacji jest to, że ona zrywa czy łamie relacje ekonomiczne, czy o charakterze gospodarczym, które zawieramy między sobą. I czy mówimy o relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czy mówimy o relacjach pomiędzy dwoma biznesami, czy pomiędzy nami jako konsumentami, a tym, kto nam dobrej usługi dostarcza, to za każdym razem, kiedy inflacja wymyka się spod kontroli, przestajemy rozmawiać o tym, co ma znaczenie, czyli jakiego rodzaju, na przykład kiedy weźmiemy umowę o pracę, o ile się poprawiła moja wydajność, jak wzrosły wyniki moje, zespołu, całej firmy, czy można dyskutować o podwyżce, i zaczynamy dyskutować o tym, co nie powinno mieć żadnego znaczenia, czyli znajduje się poza naszą kontrolą, czyli jak zmieniły się ceny i czy moja dzisiejsza pensja pozwala, czy nie pozwala podtrzymać poziom konsumpcji sprzed ostatniej podwyżki. Ta dzisiejsza pensja, która była taką samą pensją, jeśli chodzi o liczby, jak rok wcześniej czy dwa lata wcześniej? Przed ostatniej podwyżki, tak. więc jakby z naszego punktu widzenia, jako takiego mikroekonomicznego, to jest tak, że wszystkie te relacje gospodarcze to są takie nitki. To, co robi inflacja, to przechodzi i przecina te nitki. Czy da się je odbudować? Oczywiście, że tak. Ale to wymaga wysiłku ze strony wszystkich nas, wszystkich aktorów gospodarczych. I ten wysiłek to nie jest zero, to jest bardzo dużo. To niszczy poczucie bezpieczeństwa, to niszczy możliwości realizowania planów, które się wcześniej zawarło, czy one dotyczą odkładania pieniędzy na jakiś większy wydatek, czy spłacania kredytów, czy czegokolwiek innego. Wszystkie te plany legną w gruzach i mogliśmy sobie tego wszystkiego po prostu oszczędzić. Panie profesorze. Dziękuję. Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Koszty i inflacji, zwłaszcza jeśli pytano o Polskę, to one były bardzo duże. Nie tak dawno opublikowaliśmy z doktorem Stanisławem Kluzą badanie, którego wynik był taki, że realny spadek zasobów gotówkowych ludzi pieniężnych w bankach wyniósł 150 miliardów złotych. 150 miliardów? Tak. Straciliśmy. Tak, i to jest oszacowanie najmniejsze z możliwych.
Natomiast bank centralny o dziwo skupia się na kosztach dezinflacji, które są tym wyższe, im jakiś bank centralny później zacznie powstrzymywać rosnącą inflację, co miało u nas miejsce, i im bardziej nieadekwatną do sytuacji gospodarczej akomodacyjną, czyli pasywną politykę pieniężną prowadzi bank centralny. Można z historii gospodarczej przykładów tego podać wiele, ale ponieważ nie ma dużo czasu, to ponieważ rzecz jest zbyt oczywista, już nie będę o tym mówić. Panie profesorze? Tak, to wbrew pozorom to nie jest proste pytanie, czy najprostsze, tylko jedno z najtrudniejszych. Ale to nie jest moja wina. Jest tutaj te efekty redystrybucyjne, występują też w czasie i to między pokoleniami również, co jeszcze trudniej jest obliczyć i czy nawet jakoś sumarycznie scharakteryzować. Natomiast trzeba też pamiętać, że to, co jest dla większości niekorzystne gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw, czy podmiotów, no to dla niektórych podmiotów jest jednak korzystne, prawda? Przynajmniej w krótkim okresie może być te efekty redystrybucyjne. Natomiast dla wszystkich są niekorzystne efekty, jak to się określa, alokacyjne. To, co pani profesor mówiła, ktoś w literaturze określa zazwyczaj jako problem wychwytywania sygnału, ponieważ trudno jest wówczas odróżnić, tak jak pani profesor mówiła, zmiany w cenach względnych od ogólnego wzrostu cen. I podmioty muszą spędzać dużo czasu, żeby się zorientować, czy zmiany nominalne oznaczają w ich konkretnym przypadku na poziomie mikro również zmiany. Podmioty, czyli poszczególni obywatele? Szeroko rozumiem, tak. Również konsumenci, czy gospodarstwa domowe, tak. Tak szeroko rozumiana grupa podmiotów gospodarczych, nie tylko nie w sensie prawnym, że chodzi o zasobowością prawną przedsiębiorstwa. Także te efekty są silne i jest ryzyko też, że w ślad za nimi będzie presja polityczna, żeby uruchomić również pewne działania neutralizujące te efekty, czyli indeksację czy waloryzację. I wtedy pojawia się z kolei ryzyko, że te mechanizmy, tak jak to było w przeszłości, w latach 70., ulegają zinstytucjonalizowaniu czy utrwaleniu i potem będzie trudno również ze względów politycznych wyjść z tych mechanizmów, prawda? I wtedy ta podwyższona inflacja może się utrzymywać przez dłuższy okres, czy wręcz może się też napędzać, jeśli wystąpi jeszcze dodatkowo zjawisko spirali władz i cen, czyli te tak zwane koszty alokacyjne, alokacji zasobu w wyniku tego, że rośnie niepewność, że firmy wstrzymują się na przykład przed inwestycjami, no to jest kosztem, który jest u nas rzadko jakby brany pod uwagę. Często się mówi, i to jest też zaskakujące, że gospodarstwa domowe u nas wydają się jak dotąd stosunkowo mało uwagę przywiązywać do ubytku ich siły nabywcze, jeśli chodzi o dochody, czy też wartość ich nominalnych. A te 150 aktywów. Miliardów, o których pan mówił, to sobie jest rozproszone. Ale patrząc na, prawda, że wydaje się, że ta inflacja bardzo wolno spowalnia, a medialny przekaz o kosztach inflacji, czy jak to też niesłusznie jako synonim traktowano, inflacja, drożyzna, prawda, że ostatnio mimo zbliżających się wyborów mniej się o tym mówi, mimo że w moim przekonaniu powinno się zdecydowanie więcej mówić. A może to jest tak, że walka z inflacją jest bezsensowna z punktu widzenia państwa, bo do budżetu są większe wpływy? W sensie, że minister finansów korzysta na inflacji jako jedyny. No, to na pewno tak jest, tylko że nie minister finansów decyduje o stopach procentowych oraz sposobach walki z inflacją, a w każdym razie tak podjęliśmy taką decyzję w krajach rozwiniętych, że to nie jest decyzja w gestii ministra finansów. Z tego właśnie powodu, no nie wpuszcza się lisa do kurnika, no to... To prawda. A tutaj jeszcze jest w pańskim pytaniu coś, co warto powiedzieć. Otóż jeżeli w jakimś kraju rządy przejmuje partia populistyczna, to zmienia się cel polityki gospodarczej.
Tak jak u nas. Wcześniej tym celem było utrzymywanie gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czyli utrzymywanie równowagi w gospodarce i sprzyjanie zwiększaniu się jej efektywności. Natomiast gdy taka zmiana polityczna się dzieje, to wtedy de facto celem polityki gospodarczej jest maksymalizowanie bieżącego tempa wzrostu, żeby uzyskać większą popularność rządu i poparcie dla reform instytucjonalnych, których celem jest zwiększanie kontroli państwa nad gospodarką i społeczeństwem, ale generalnie są dokonywane po to, żeby rządząca partia utrzymała się na władzy, utrzymała się przy władzy na stałe. I teraz, jeśli bank centralny w jakimś kraju identyfikuje się z tym nowym celem polityki gospodarczej, no to wtedy mówienie o błędach polityki pieniężnej, mówienie o tym, że, on, że można było ich uniknąć, jest podejściem dość optymistycznym, no? Ponieważ po prostu to nie są błędy, tylko jest efekt tego, że bank centralny realizuje ten nowy cel polityki gospodarczej, czyli maksymalizowanie bieżącego tempa wzrostu. I to rozjeżdżanie się tej niezależności banku centralnego de jure i de facto jest widoczne w wielu krajach. Bank w Turcji jest de jure niezależnym bankiem centralnym, w Argentynie też. A to są najlepsze wzorce dla nas? I wyznaczone są cele. Nie, tylko mówię, że, w wielu krajach, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, ten rozjazd niezależności de jure i de facto daje się obserwować. I to wynika właśnie głównie z tego, że zmienia się cel całej polityki gospodarczej i sposób jej prowadzenia, bo zmniejsza się, ogranicza się autonomię instytucji i prowadzi się interwencjonistyczną politykę gospodarczą. Trochę mam inne tutaj spojrzenie, jeśli chodzi o specyfikę Polski na tle takich krajów o jeszcze wyższej nawet niż w Polsce inflacji, jak Turcja przede wszystkim, czy Argentyna, bo tam jednak prezesi banków centralnych bronili niezależności tej instytucji i byli często dymisjonowani w trakcie kadencji, czy dokonywano zmian prawnych, które umożliwiały tego typu ruchy. Natomiast u nas występuje coś, co bym określił jako takie perwersyjne podejście do zasady niezależności banku centralnego. W tym sensie, że przede wszystkim pan prezes, ale też większość decyzyjna w Radzie Polityki Pieniężnej wydaje się wykorzystywać te zasady niezależności po to, żeby właśnie wspierać działania rządu, prawda? Które, zgodzę się tutaj, służą temu również u nas przede wszystkim teraz maksymalizacji prawdopodobieństwa utrzymania się przy władzy. Prawda? Ale gra polega na tym, że cały czas pan prezes powołuje się, jak on tu jest strażnikiem niezależności banku, ale w ślad za tym, to nie jest ten tak zwany konserwatywny central banker, prawda, jak to Rogo w tym słynnym artykule już 40 lat temu i rocznicę w tym roku obchodzimy, tylko ma całkiem inną funkcję celu, prawda. Ona oczywiście, i to proszę zauważyć, że na przykład on niechętnie mówi, że my jesteśmy niezależni, ale też respektujemy niezależność działań rządu, bo to jest wygodnie wtedy mówić, prawda? Na tacy podawać politykę, która sprzyja rządowi, również w realizacji celów, czy przede wszystkim celów politycznych, natomiast formalnie powoływać się na niezależność i tak jak nawet w sporze teraz z Najwyższą Izbą Kontroli, jeszcze to jest też dość zabawne, że powoływanie się teraz nagle
na to, że NBP jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i że być może się będzie zwracał o pomoc, prawda, że tutaj jest atakowany, niezależność jest atakowana przez właśnie NIK, a w rzeczywistości wielki problem polega na tym, że za ślad za niezależnością powinny być mechanizmy demokratycznej kontroli instytucjonalnej. To jest ta zasada właśnie independent but accountable. A u nas, jeśli chodzi o te mechanizmy kontroli demokratycznej, one są bardzo ograniczone, niezależnie czy nie mówię w czasie rzeczywistym, bo one powinny być tu ograniczone, ale przynajmniej ex post, prawda? Potem właśnie rola choćby Najwyższej Izby Kontroli czy komisji sejmowych, ale również moim zdaniem tutaj to nas czeka w przyszłości, jeśli się niewiele zmieni, że dość daleko idąca konieczność zmian w systemie instytucjonalnym całego systemu banku centralnego w Polsce, bo nieformalne instytucje, które normalnie wspierają tę formalną niezależność, u nas to przestało działać. I w moim przekonaniu na przykład dużo ważniejszą rolę będzie odgrywało wyłanianie kandydatów do, powinno w każdym razie, prawda, wyłanianie kandydatów na szefa banku centralnego, do Rady Polityki Pieniężnej, ale również do zarządu. Powinno być to dużo bardziej merytorycznie opiniowane przez choćby właśnie przez tak jak było jeszcze w dawnych czasach, prawda, że dziennikarze, ale również analitycy bankowi, była taka lista rankingowa, jak my startowaliśmy z profesorem Sławińskim do Rady, no to oni oceniali, prawda? Uważali, że kto się powinien i znaleźć, kto trochę mniej argumentów za tym przemawia i tak dalej. Bo w przeciwnym razie będzie ta niezależność dalej wykorzystywana, może być wtedy dla wspierania celów rządu, ale w Turcji było inaczej. Tam właśnie szefowie banku centralnego, czy na Węgrzech nawet, przeciwstawiali się temu. I Orban próbował manipulować wielkością składu Rady po to, żeby wprowadzić dodatkowych członków, ale już jemu politycznie jakby sprzyjający. No jest to jakieś rozwiązanie. Czy zgodzicie się Państwo z tym, że inflacja w jakimś stosunkowo małym stopniu interesuje społeczeństwo? Po prostu czy to są braki w edukacji, czy braki w wiedzy, czy braki, dobrze mówię, w rozumieniu rzeczywistości? Czy może to moje mylne przypuszczenia. Nie wiem, do czego mam odnieść to, czy ludzi to się interesują bardzo, czy mniej. W sensie w porównaniu do czego? Do piłki nożnej, czy do chemii organicznej? Inaczej, Przepraszam, biorąc pod uwagę to, jakie ona koszty, o czym mówiliśmy wcześniej, że wywołując tak duże koszty, że mimo wszystko relatywnie mało temu, no mało, powiedzmy, krytycznie się do tego odnoszą. Inaczej mówiąc, że ta inflacja, która jest... Ona nie jest przeważająca w opinii o rzeczywistości, o świecie. Ludzie mają prawo kształtować swoje poglądy w oparciu o takie, o takie kryteria, jakie oni uważają za stosowne. W sensie być może to się bierze z tego, że ja w ogóle mam takie poczucie, że to, co my uprawiamy, jest dla ludzi jako takim, że my musimy się strasznie napracować, żeby uczynić to ciekawym dla normalnych ludzi, to w tym sensie. Normalnych w sensie takich, którzy żyją swoimi problemami. Mniej wykształconych ekonomicznie? Nawet chyba nie o to chodzi. To raczej jest kwestia... Bardzo dużo w działalności Banku Centralnego, tak jak mnie uczyli moi szefowie. Ja może od drugiego końca zacznę. Ja przyszłam do Banku Centralnego przez przypadek, bardzo dawno temu, i przyszłam do organizacji humanitarnej. Przyszłam do banku, wszyscy moi koledzy, szefowie różnych szczebli mówili o misji bankowości centralnej. Ja tak na nich patrzyłam, mówiłam, misji? W sensie, jak pobudujesz studnię w Sudanie, to jest misja, ale to w bankowości centralnej jakaś misja? Nie rozumiałam tego. I przez te ileś lat takiego learning by doing, obserwowania, jak ludzie do tego podchodzą, dotarło do mnie, że w bankowości centralnej najważniejszą wartością, jaka jest, to nie jest patrzenie na tu i teraz. I nawet nie chodzi o to, że w średnim okresie interesuje nas cel inflacyjny, tylko patrzymy na problemy gospodarki i komunikacji trochę tak jak na szachy. To znaczy nie możemy powiedzieć teraz czegoś, bo będziemy zablokowani w powiedzeniu czegoś bardziej, mocniej albo inaczej w innych warunkach za rok, dwa czy pół roku.
skąd to wiemy, bo kiedyś ktoś popełnił taki błąd w jakimś innym kraju, w innej sytuacji i dzięki temu. Czyli, że próbujemy, że cała ta bankowość centralna jest bardzo skomplikowaną, złożoną układanką, podporządkowaną jednej fundamentalnej misji. I tą fundamentalną misją jest zapewnienie ludziom stabilnych cen. Żaden bank centralny, nie ma banku centralnego na świecie, który by nie miał tego w celu. Mogą mieć jeszcze jakąś inną rzecz w celu, ale nie ma banku centralnego, który by nie miał tego w celu. A ponieważ to jest skomplikowane, jak zapewnić ludziom stabilne ceny przy skomplikowanym życiu politycznym w różnych krajach, przy skomplikowanej sytuacji gospodarczej, przy czasami niejasnych sygnałach płynących z różnych, to jakby bankowość centralna, jej taką naczelną cechą to jest właśnie patrzenie na gospodarkę i na podejmowane decyzje i na komunikację z tym związaną, jak na szachy. Oraz taka, ten conservative central banker musi być taki strasznie poukładany. Tak? On nie może tak wyjść i sobie powiedzieć czegoś. Bo jak tak zaczyna robić, to w ogóle nie powinien w tej instytucji pracować. Jak bank centralny mówi, że się martwi o wzrost gospodarczy, albo że stopy podniesienie stóp procentowych niewiele by zmieniło. Jak ktoś nie wierzy w to, że stopy procentowe coś zmieniają, to nie pracuje w banku centralnym. Znaczy, to jest takie... To jest bardzo specyficzny rodzaj instytucji. Jak ci się nie podobają zasady pracy w tej instytucji, czyli że masz się martwić o inflację, a jak jest za wysoka, podnosi stopy procentowe, to po prostu tam nie pracuj. Znaczy, bardzo proste. Dość proste. Można mieć inne podejście, wtedy się wykonuje inną pracę, ale jak chcesz wykonywać tę pracę, no to nie możesz negować podstawowych zasad i jakby takiej właśnie misji bankowości centralnej i tego, co mamy zapisane we wszystkich krajach na świecie, w przepisach prawa. I teraz nie jest trudno oceniać, czy ludzie powinni się tym zajmować bardziej czy mniej, bo zanim jestem w stanie komuś wytłumaczyć, że przesunięcie komunikatu o jedno słowo w tę czy w tamtą to jest ważna sprawa, to trzeba wytłumaczyć strasznie dużo przed i strasznie dużo po. I niekoniecznie ludzi to interesuje, bo to jest coś, co jakby jest bardzo specyficzne dla tego rodzaju instytucji. Powiedziawszy to, nie mam wrażenia, że ludzie nie zauważają zmian cen. Nie mam wrażenia, że ludzie się tego nie boją. Mam takie wrażenie, że z tych wszystkich nieszczęść, które się przydarzyły ludziom przez ostatnie 5 lat, to im się wydaje takim najbardziej zarządzalnym. Czyli pod kontrolą. No, mniej niekontrolowalne niż wojna czy pandemia. Znaczy, no, to tak. Trzeba coś uświadomić, że inflacja się pojawiła w bardzo specyficznej sytuacji takiego doświadczeń, tak? Bardzo wielu ludzi straciło bliskich, bardzo wielu ludzi jest zaniepokojonych sytuacją geopolityczną. Bardzo dużo też mówimy o zmianach klimatycznych, które akurat przez ostatnich parę lat są bardziej odczuwalne niż przez poprzednich parę lat. Więc jakby z tego punktu widzenia to, że życie jest droższe, jest oczywiście dla bardzo wielu osób nie do pokonania dramatem, ale jest jednak dramatem w innej skali niż zagrożenie pandemią czy wojną. I być może to tłumaczy, czemu nie są aż tak bardzo... Że gdybym miał troszkę pociągnąć to, co profesor Pyrowicz mówi, to część wyjaśnienia jest chyba w tym, że nie jesteśmy krajem zamożnym i występuje, tak jak pani profesor mówi, sporo problemów, z którymi ludzie muszą się zmagać. Jak Bank Anglii dopuścił w latach 70. do wzrostu inflacji do 25%, co wtedy w kraju wysoko rozwiniętym było rzeczą niebywałą, to Partia Pracy straciła władzę na bardzo długi okres. Dopiero Tony Blair wyciągnął Labour Party z tego stanu. Ale wtedy jeszcze brytyjskie społeczeństwo w latach 60. było jeszcze taką w miarę homogeniczną, klasą średnią, zamożną. Ludzie byli szczęśliwi, w związku z czym i inflacja była dla nich czymś ważnym. Natomiast no, w krajach mniej zamożnych dzisiaj no jest chyba tak, że można, ja nie mówię, że słusznie, ale że no niestety widzimy, że skutecznie się przekonuje społeczeństwo, że to nie jest taki ważny problem. Przepraszam, Andrzej, wrócę do przykładu Węgier i Turcji. Że przekonano opinię publiczną, że to nie jest, że ważny problem, nie wiem, w Turcji, że nie należy dać Kurdom żadnej
autonomii. Ona takie się budzi, no, uczucia, które z makroekonomią ma już związek bardzo umiarkowany. Ale jest, przepraszam, ale jest pytanie, no, dlaczego ludzie dają się w ten sposób przez media zmanipulować, prawda? Bo i chyba jest to trochę, myślę, to jeszcze dodatkowe czynniki uwzględnia. Się zastanawiałem nad tym, bo jest to rzeczywiście istotna zagadka. Wiemy, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta inflacja przyspieszyła dużo mniej, a inflacja bardzo szybko znalazła się na pierwszym miejscu najważniejszych problemów, również politycznych, prawda, w społeczeństwie amerykańskim. A u nas dużo wyższa nie. I moim zdaniem to jest dla socjologów też bardzo ważne zadanie. Na przykład bardzo często się podkreślało w przeszłości, nadal się podkreśla, że w przypadku społeczeństwa niemieckiego występuje ta tak zwana awersja, tak jak już głęboko gdzieś zakodowana w pamięci społecznej, ale sięgająca wstecz jeszcze do inflacji, jeszcze z czasów Republiki Weimarskiej, a potem po II wojnie światowej, prawda? Natomiast u nas sądzę, że być może jakimś czynnikiem pomagającym to wyjaśnić jest to, że nasza inflacja ta przed transformacji, prawda, której kres położył dopiero program Balcerowicza i późniejsze decyzje, że ona miała inny charakter. To była i otwarta inflacja, gdzie ceny rosły i otwarcie, prawda, ale również ta tak zwana inflacja kolejkowa. I wtedy liczyła się zaradność, w jaki sposób przeciwdziałać temu. To się wydawało, że wszyscy są tym dotknięci, stąd też nie zwracano uwagę na te efekty redystrybucyjne, bo brak towaru, oczywiście był PEWEX, były inne, to może dostęp. Brak towaru był powszechny. Ale ogólnie ona tak cięła across the board, prawda? I tych strategii, a szczególnie obecne pokolenie się nie nauczyło, prawda? Mimo że ludzie teraz bardzo, jak się słyszymy z codziennych zachowań, że chodzą do sklepów, porównują ceny, potrafią znowu, tak jak wtedy trzeba było jeździć, szukać, żeby gdzieś znaleźć towar, to teraz, żeby znaleźć o najniższej cenie, czyli świadomość, że to wpływa, dokonuje erozji naszej siły nabywczej, jest istotna. Natomiast nie przekłada się to na jakąś taką rodzaj właśnie, nie wiem, protestu, czy również na razie w programach wyborczych nie odgrywa to jakiejś istotnej roli, że trzeba w jakiś sposób te koszty inflacji starać się ograniczyć. I pan prezes na przykład, który NBP-u, który... Czyli Banku Centralnego. Dokonał waloryzacji własnych, czy indeksacji własnego uposażenia, prawda? Natomiast jednocześnie jak bez problemu mówi na konferencji prasowej, a że tam siła nabywcza płac jest taka, jak była w 2018, czyli właśnie na całkiem niezłym poziomie. Prawda? I takie zestawienie dwóch takich kwestii jakoś przechodzi bez jakiegoś, prawda, szerszego zainteresowania tych osób, no, które mają absolutny poziom swoich wynagrodzeń zdecydowanie niższy, prawda? A mimo to w jakiś sposób tylko mało się buntują. Mogę, jedna z globalnych wywiadowni światowych robi raz na jakiś czas takie badanie we wszystkich krajach, w których to robi, zadaje pytania o największe problemy, najmniejsze problemy i tak dalej. I w takich, czyli zadaje w porównywalny sposób pytanie porównywalnej populacji w kilkudziesięciu krajach na świecie. I w takim zestawieniu Polacy są drudzy w rankingu, co mnie martwi najbardziej, inflacja. To znaczy masz całą listę rzeczy, która cię martwi i jako pierwsze wybierasz inflację, Polacy są drudzy w takim rankingu na świecie. Pierwsza jest Argentyna, to chyba jakoś, w sensie już trudno, żeby było inaczej. Czyli pobiliśmy Niemców, to nie jest tak, że Polacy nie zauważają na poziomie empirycznym. Ona się nie przekłada na preferencje polityczne i być może na zainteresowanie tematem. Ale to nie jest tak, że dla Polaków nie jest ważny temat, w każdym razie tak bym wnioskowała z danych. Natomiast druga rzecz, która wydaje mi się istotna i to jest takie coś, z czego być może wcześniej ja też nie zdawałam sobie sprawy, bo i ludzie odczuwają inflację nie przez to, że wyjdzie Główny Urząd Statystyczny i powiedź w tym miesiącu wyniosła 11,5, tylko przez jakby bieżąco dokonywane transakcje w sklepie, na stacji czy jakkolwiek paliwowej. Inaczej. I na co chciałam zwrócić uwagę, to że wreszcie po wielu miesiącach udało mi się wydębić taki materiał analityczny, który się nazywa sztywność cen. To bardzo nieładna nazwa, ale dotyczy tego, jak często zmieniają się ceny. I teraz, żeby inflacja była stabilna, czy żeby inflacja była zgodna z celem, trochę będę musiała pomachać rękami,
Jak często zmieniam ceny, to znaczy, że krótko trwa dana cena. Czyli jak mam sobie serek jakiś tam i on kosztuje 2,50, to te 2,50 bardzo szybko się zmieni na 2,70 albo na tam 2,90, wszystko jedno. Bardzo krótko będę się mogła przyzwyczaić do danej ceny. I to jest to, o czym też wspominał wcześniej pan profesor Fitena, czyli że cena powinna mieć jakąś informację w sobie, powinna pozwalać na porównywanie jednego serka do drugiego serka. Jeżeli te ceny zmieniają się bardzo szybko, to trudno jest zachować w głowie pamięć, za ile płaciłam ostatnio za mleko, ile płaciłam ostatnio za serek. I teraz, co jest kluczowe dla dyskusji o tym, jak Polacy rozumieją inflację? Oczywiście pojawiły się wzrosty cen nośników energii po początku agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast od połowy 2018 roku jest dramatyczne przyspieszenie częstości zmiany cen, czyli skracanie długości trwania ceny we wszystkich prawie usługach konsumenckich, w żywności od 2019, w bardzo wielu produktach, w sensie w towarach, grupach towarów, też zaczęło się to w 2019. Ten materiał, który dostałam, niestety takie robi tabelki, żeby się nie dało zacytować liczb, ale jak się patrzy na wykresy, to te wykresy się po prostu zaczynają odginać wszystkie gdzieś w drugiej połowie 2018 roku. Co oznacza, że Polacy mają doświadczenie takie sklepowe, tak to nazwijmy, czy półkowe, czy nie wiem, obserwowania ceny. Już piąty rok z rzędu, że te ceny trwają krótko i że nie można się do nich przyzwyczaić. Więc to, co dla nas jest, że patrzymy we wskaźniki i mówimy, matko, tak nie może być, to dla nich jest jakby doświadczeniem odczuwalnym, do którego zdążyli się już przyzwyczaić jeszcze z czasów przed pandemią i przed wojną. I jasne, że się to zmieniło pewnie z, nie wiem, ceny w usługach na przykład. Trwały 15 miesięcy, trwają 4. To tak dla ustalenia uwagi. W usługach turystycznych, teraz w sensie hotele, restauracja i opieki. Taka średnia. Trwała 15 miesięcy, czyli raz ustalona cena trwa ponad rok. Teraz cena się zmienia 3 razy w roku. Dla ustalenia uwagi można sobie wybrać, bo fryzjer wchodzi w caring, że to jest tego rodzaju, że 3 razy w roku mi się zmienia cena fryzjera, kiedyś trwała ponad rok. Ale jakby chodzi o to, że być może teraz to jest 3 razy w roku, a przed agresją Rosji na Ukrainę było 2 razy w roku, a to i tak cały czas nie jest ponad rok, tak? I w związku z tym konsumenci, obywatele, nie wiem, jakbyśmy tego nie nazwali, oni weszli w to doświadczenie zaburzenia informacji w cenach i długości trwania w cen, bym powiedziała, tak gładko, tak długo wchodzili, po prostu się przyzwyczaili do tego, ponieważ to trwa już bardzo wiele lat. I w tym sensie porwanie ich, czy przerobienie tego na jakiś argument polityczny, bo akurat w 2023 roku jest kampania wyborcza, może być trudne, bo były wcześniejsze kampanie w 20, tak? I to już się wtedy działo, oni już wtedy tego doświadczali i to nie było tematem politycznym. Ja nie znam się, nie umiem interpretować preferencji politycznych, próbuję opisać ten proces, jaki on był. To skądinąd jest bardzo ważna obserwacja, bo dwie dodatkowe rzeczy pokazuje. Po pierwsze, że bank centralny się spóźnił, nasz bank centralny się spóźnił na pewno. Bo to jednak w 2019 roku już ten wzrost cen następował. W 2019 roku częstotliwość zmiany cen przestała być spójna z długookresowym celem inflacyjnym. Wtedy na korzyść tego, że cały wskaźnik inflacji nie przekraczał celu, na to przemawiały relatywnie ujemne dynamiki cen nośników energii. W związku z tym bank centralny mógł udawać, że nic się nie dzieje, ale odpowiedzialny bank centralny, widząc takie coś, przeszedłby do fazy zacieśnienia polityki pieniężnej, ponieważ to jest wyraźny sygnał, że gospodarka się zaczyna rozregulowywać. Na to oczywiście jest drugie pytanie, czy w 2019 roku bank miał ten materiał i odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Dlaczego go nie miał, to nie jest pytanie do mnie. Natomiast drugi argument, czy druga rzecz, która tu się pojawia, to jest to, że nasz bank centralny lubi mówić, że wszyscy go chwalą, że IMF go chwali, że podjął decyzję w dobrym momencie, że coś tam. Ponieważ tego materiału nie było, to żaden ekspert zewnętrzny, tak to nazwijmy, nie mógł, znaczy podejmował, czy ocenę formułował na podstawie dostępnych informacji. No to na podstawie dostępnych informacji zagregowany wskaźnik wydawał się mniej więcej w normie, natomiast procesy, które legły u podstaw tego wskaźnika, już wtedy były bardzo wykolejone. I to jest taki
To też jest jakby, na czym polega polityka pieniężna, tak jak ja rozumiem, jak mnie nauczyli przez te 10 lat pracy w banku, między innymi profesor Sławiński. My się musimy ciągle uczyć nowych narzędzi, dlatego że gospodarka jest coraz bardziej skomplikowana. I jakby ja nie mogę patrzeć po prostu na CPI. Jak wychodziła Polska z tej bardzo wysokiej inflacji potransformacyjnej czy międzytransformacyjnej, ona była tak kosmicznie wysoka, że wiadomo było, że po prostu trzeba ją obniżać i jakieś tam wyrafinowane metody z gatunku, popatrz, mikrodane. Nie było internetu, nie było jak tego robić, więc, no ale teraz już mamy te narzędzia, więc niewykorzystywanie tych narzędzi dzisiaj to jest po prostu zbrodnia. Ona nie jest taką zbrodnią jak trzymanie złych stóp procentowych, ale jest zbrodnią, bo po prostu uniemożliwia podejmowanie dobrych decyzji. No i to... Tak, i pan redaktor pytał o sekwencję. Otóż to, o czym mówi profesor Tyrowicz, w jej inflacji bazowej było widać w marcu 2021 roku, o czym pisze profesor Filar w swojej najnowszej książce. No i to był już oczywisty moment, kiedy bank centralny powinien zareagować, chociaż wtedy. Chociaż wtedy takie rzeczy właśnie, że w roku 2015 i 2016 była na świecie dezinflacja. Czemu? Bo bardzo szybko rosła podaż gazu, ropy, złupku, więc ceny surowców spadły. W gospodarce amerykańskiej była wręcz lekka recesja przemyśle, nie w całej gospodarce. I to sprawiło, że tempo wzrostu cen na całym świecie było niskie. No ale jeśli się to wykorzystuje tylko jako pretekst, żeby przykryć to, że popyt krajowy w gospodarce szybko rośnie i wymagałoby to wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, to najłagodniej mówiąc, to nie jest zgodne ze sztuką. Jeśli można, ja bym tylko dodał jeszcze, bo do tych czynników, którym się kierują gospodarstwa domowe, że tu nie chodzi tylko, prawda, o zmiany cen i częstotliwość. Ona jest zresztą, przy okazji warto wspomnieć, ta częstotliwość zawsze jest skorelowana, bo im wyższa inflacja, tym się rzeczy jest większa częstotliwość zmian cen, ale też obniżyły się koszty, te tak zwane menu cost, prawda, czyli koszty zmiany cen. Koszty wprowadzenia zmian cen. Co w przeszłości one całkowicie inaczej się kształtowały, a do tego trzeba dodać jeszcze, co też konsumenci są nadal tym oszukiwani, bo to nie dotyczy samych cen, tylko ta tak zwana shrinkflation, prawda, że ten sam towar w mniejszej ilości za tę samą cenę jest sprzedawany. Prawda? To widać po różnych opakowaniach jogurtów. Albo wypełnieniu, mieszane masło z czymś tam. Albo po wypełnieniu tego samego pojemnika mniejszą ilością, to samo w usługach, prawda? Serwis za tę samą cenę samochodu, ale dawniej było w tym przeglądzie, powiedzmy, więcej szczegółowych punktów niż obecnie, prawda? I tego typu kwestie występują. Natomiast tutaj do tego szerszego problemu. Ja bym, oczywiście błąd moim zdaniem też został popełniony, ale właśnie wszystkie banki, nie, może nie dokładnie w tym samym czasie, ale też w dużej mierze popełniły błędy, tak jak się patrzy no, na Fed czy na Europejski Bank Centralny, prawda? Czyli te relacje między tym obozem, że to przyspieszenie inflacji będzie przejściowym, ten transitory, prawda, camp, prawda, a team, jak to określane, a drugi ten, który uważano, że jednak te skutki utrwalenia się inflacji wystąpią i będzie ona dużo bardziej trwała. I to dopiero w jakimś na etapie doszło do zmiany, prawda? Ale jak doszło, no to banki, te dwa główne, zaczęły bardzo znacząco podnosić stopy procentowe. No mamy w ostatnich dwóch dniach zresztą te decyzje. Natomiast mnie zastanawia to, dlaczego nasz bank centralny, prawda, mimo że te banki, korygując swój błąd, podniosły znacząco stopy procentowe, czego takim no, przybliżonym wymiarem jest kształtowanie się, jak kształtuje się realna stopa procentowa, prawda? A u nas ciągle jest mocno ujemna, ale przyjmuje się wygodne założenie, że
podwyżki w tamtych bankach wpłyną na proces dezinflacji w Polsce. Oczywiście, że w jakiś sposób wpłyną, ale kiedy tego typu efekty, i to w przypadku banku o dużo mniejszej jednak wiarygodności niż EBC czy Fed, i wierzyć, że te pośrednie efekty w otoczeniu wpłyną na proces dezinflacji w Polsce. Oczywiście tylko kwestia, kiedy zejdziemy do celu inflacyjnego. Chyba, że tak jak już są sugestie... Przypomnijmy, że cel inflacyjny to jest 2,5. Że już są sugestie prezesa, że to właściwie jednocyfrowa inflacja, że to jest może taki nowy cel, prawda, który powinniśmy już przyzwyczajać podmioty, że to jest właśnie, powinniśmy być szczęśliwi, jeśli uda się sprowadzić inflację do jednocyfrowej stopy, prawda, co byłoby czymś no, zatrważającym, jeśli taka faktycznie jest, taki pomysł jest w większości w Radzie i szczególnie pana. Właśnie prezesa. Ja mam takie pytanie do panów. W tej sprawie to się muszę zamknąć, ale jedną rzecz bym chciała tylko nawiązać, jeśli można, do tego, co powiedział profesor Wojtyna, bo oczywiście bez wątpienia tamte banki stanęły w prawdzie, popełniliśmy błąd, źle zinterpretowaliśmy sygnały z tamte, gospodarki. Czyli Fed, czyli amerykański Fed bank centralny. I Europejski Bank Centralny, ale nie tylko, Bank Kanady, Bank Australii, Bank Nowa Zelandia do dzisiaj nie ma inflacji. Szwajcaria, widząc co inni robią, zadziałała tak wtedy, kiedy należy, a nie czekała, aż im się rozleje mleko. Więc jakby widać wyraźnie, że jakby konwencją na dzisiaj jest stanąć w prawdzie i powiedzieć, co się wydarzyło. Że popełniliśmy błąd, ale jest jeszcze drugi element tego wszystkiego, czyli słynna narracja o tym, że polityka pieniężna działa z opóźnieniem, w związku z tym, po pierwsze, jeżeli ktoś naprawdę wierzy w to, że polityka pieniężna działa z opóźnieniem, to powinien działać wyprzedzająco, a nie opóźnione wobec tego, co się dzieje w gospodarce, ale po drugie, mamy znowu coraz nowe lepsze dane i nowe metody mierzenia i to, co się okazuje, to, że tak naprawdę, zadziwiające to jest w ogóle, ale tak jest, skutek podnoszenia stopy procentowej widać w bezpośrednich decyzjach konsumentów w ciągu pierwszych dwóch tygodni od decyzji banku centralnego. To znaczy, to nie jest tak, że bank centralny się dowiaduje, wszyscy śledzą, co bank centralny powiedział. I to są badania z Hiszpanii, z zakupów na podstawie kart płatniczych. Hiszpania jest bardzo ucyfrowiona i zebrano dane z wszystkich banków dotyczące wszystkich klientów, więc można było to obserwować na poziomie gospodarstwa domowego, a nie na podstawie klienta danego banku. No i teraz połączywszy te dane, oni byli w stanie pokazać, że podstawowy impuls, który ludzie widzą, bank centralny podnosi stopy, ma mu ograniczyć konsumpcję. Ludzie to doskonale rozumieją i ograniczają konsumpcję w ciągu pierwszych dwóch tygodni po decyzji. Oczywiście zanim do nich dotrą efekty równowagi ogólnej przez to, że się zmieniła stopa procentowa, to firma być może nie zainwestowała, to być może nie było wzrostu wydajności, to być może nie było wzrostu płac, to coś tam. To im trwa te 6 kwartałów. Ale pierwsza bezpośrednia reakcja konsumentów na decyzję banku centralnego w dzisiejszych czasach to są pierwsze 2 tygodnie. Teraz, czy tak było w latach 70. Nie wiem. Nie da się tego sprawdzić, nie mamy czas maszynki, nie mamy się jak cofnąć i sprawdzić, jak ludzie wtedy płacili gotówką, bo nie było kart kredytowych. Właśnie, ale na pewno tak jest dzisiaj, co z kolei oznacza, że jeżeli jesteś bankiem centralnym i widzisz, że twoja inflacja nie wraca do celu, to każdy moment jest dobry na reakcję, dlatego że ten bezpośredni efekt na popyt konsumpcyjny, ten bezpośredni, nie przez efekt równowagi ogólnej, będzie od razu. Pytanie, jak trwały on będzie, bo to, że on wystąpi na... No to się wzmacnia komunikacją, no, robi się... No właśnie, to ja mam do panów pytanie, bo tu panią wyłączam z odpowiedzi na pytanie, bo jest w Radzie Polityki Pieniężnej trójka kompetentnych osób i to znaczyłoby, że nie mają wpływu na politykę pieniężną NBP-u? Mają wiedzę i co? Nic z tego nie wynika? Nie wynika. Pani jest wyłączona. Znaczy troszkę... Z odpowiedzi. Powiedział pan 3 osoby, to nigdzie nie wiadomo, o kogo panu chodzi. Troszkę coś powiem na ten temat. A Andrzej może powie, że ta analogia jest zbyt daleko idąca, ale w krajach, którymi rządzą populiści, dokonuje się takich zmian instytucjonalnych, żeby o wszystkim decydowała władza wykonawcza. Jest taka literatura, właśnie między innymi nasz profesor Wojciech Sadurski o tym dużo pisze, że przedstawia się rządy w większości, nawet jeśli ta większość ma mały margines, jako rządy demokratyczne i prowadzi się
politykę gospodarczą przez rząd, w ogóle ignorując to, co myśli o tym parlament, opozycja, o innych instytucjach nie mówię, bo zwykle im się autonomię zabiera. Na ten temat też jest spora literatura i tutaj no, w mikroskali jest to samo, że właśnie taka liczebna większość prowadzi. Ja miałem przyjemność, dwa zdania tylko. Miałem przyjemność być przez 7 lat w takim ciele Europejskiego Banku Centralnego, Monetary Policy Committee. I tam był ogólny szacunek dla osób, którzy po prostu wygłaszali coś nowego, coś kompetentnego. I to byli koledzy z Luksemburga, z krajów bałtyckich i ich zdanie szanowano. Tak, tak samo jak kiedyś, żeśmy tam z kolegami w pięciu przekonali resztę kolegów tylko dlatego, że mieliśmy rację. A ich była większość. Oczywiście. Po prostu oni uznali, że mamy rację. Ale tutaj no jest, nie wiem jak to łagodnie określić, ale sytuacja jest właśnie taka, że większość ma zawsze rację. Przynajmniej w tej wersji. Znaczy ja sądzę, żebym do tego na miejscu właśnie też mediów wracał ciągle, żeby to nie była jakaś akcja jednorazowa, ale w moim przekonaniu czym innym jest zbudowanie nawet większości za jakąś czy przeciw jakiejś decyzji w takim kolegialnym ciele jak Rada Polityki Pieniężnej, ale czym innym jest też komunikowanie tego. I moim zdaniem ja z przykrością to obserwuję, że na przykład na konferencje prasowe prezesa, że różne instytucje, banki, prawda, czy też informacyjne agencje, że przysyłają w ogóle przedstawicieli, jeśli wiadomo, że nie są dopuszczeni do głosu przedstawiciele właśnie mający inne zdanie na temat podjętej decyzji. A pan prezes się powołuje na to, że to niby była, że on tylko reprezentuje jako jeden z 10 osób głos Rady, co jest oczywistą nieprawdą, jak potem zresztą i będzie w przyszłości wynikać i po odtajnieniu pewnych dokumentów w przyszłości i tak dalej. Natomiast sankcjonowanie tych konferencji w ten sposób, że po raz kolejny się przychodzą te osoby i zadają takie najprostsze pytania właśnie, prawda, a czy tam za miesiąc być może tam spadnie inflacja albo czy zmieni tam, prawda, podejście bank, no to jest w ogóle bez sensu, prawda? Natomiast nie wymusza się tego, że coś, co jest, byłoby prostą zasadą, że poprzez choćby, mówię, bojkot tego typu konferencji, które nie mają w 80% w ogóle nic wspólnego z sytuacją gospodarczą, tylko są różnymi tam opowieściami, prawda? Dla co bardziej jasno zresztą widać dla elektoratu własnego, to jest po prostu łamaniem zasady już bezpośrednio niezależności Banku Centralnego. I w moim przekonaniu ten głos mniejszości powinien być respektowany. No ale to trzeba sięgnąć do samych już podstaw. No jeśli bank w obecnej władze tego banku w większości nie są w ogóle zainteresowane zrozumieniem właściwym sytuacji, przyczyn inflacji, w jakim stopniu, prawda, zależy ona od polityki pieniężnej, a jakim zależało od polityki fiskalnej, to co? No teraz się też takie banery powinny wisieć na przykład, że oprócz tam, że tyle a tyle, jak tam już prezes się zdecydował wiesić, że to zależy od polityki Putina, ale takie banery, gdyby podobną praktykę stosowały EBEC czy Fed, no to by wywieszały teraz, że tam powiedzmy 30 czy 40, bo tak z analiz modelowych wynika, że powiedzmy 40% to wynika ze zbyt ekspansywnej polityki fiskalnej w czasie pandemii. A u nas nawet raportu, który by zgrubnie określił, w jakim stopniu ta presja inflacyjna była wynikiem spóźnionych decyzji Rady Polityki Pieniężnej poprzedniej, czy też właśnie błędów
które były częściowo usprawiedliwione, prawda? Trzeba to siąść nad tym, policzyć wstecz i zobaczyć, żeby w przyszłości znowu nie opowiadać, że to są całkowicie niezależne decyzje. Jeśli chodzi o przykład pani Thatcher, tego, co się zajmowałem w przeszłości blisko thatcheryzmem i spędziłem tam w Cambridge rok wtedy, jak akurat pani Thatcher swoje reformy wprowadzała, ale tam przyjęto średniookresową strategię finansową, prawda? Równocześnie ustalano cele, mimo że to jeszcze nie był niezależny bank centralny w obecnym rozumieniu, prawda? Ale ustalono cele inflacyjne i ustalono cele dla tak zwanych potrzeb pożyczkowych rządu, czyli na mniej więcej deficytu budżetowego, prawda? I one na 4 lata do przodu. I one musiały po prostu wzajemnie być kompatybilne, wzajemnie się uzupełniać. Nie można było, że tutaj taki damy cel inflacyjny, a jednocześnie niski, a z drugiej strony wysoki cel, jeśli chodzi o deficyt, prawda? A u nas takich podstawowych zależności, no są co prawda, no założenia makroekonomiczne do następnego budżetu się, ale to wiadomo też z celem określonym, żeby właśnie te maksymalizować jakieś krótkookresowe wpływy. I nie ma zainteresowania moim zdaniem, żeby im trudniejsza sytuacja, to obecnie Bank Centralny nie jest w ogóle zainteresowany zrozumieniem sytuacji. Przecież pamiętamy z przeszłości, były konferencje, Stara Wieś się chyba nazywa, coroczne, prawda, gdzie nawet jak ktoś się krytycznie odnosił, to był zapraszany właśnie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, że są jakieś wskazywane słabości w prowadzonej polityce. Obecnie ja nie przerywam panu profesorowi, bo musimy już przejść do rekomendacji, tak. Bo mamy jeszcze. Czy mogę tylko stanąć w obronie tych wszystkich ludzi, co przychodzą i słuchają tych konferencji? Panowie wprowadziliście taki zwyczaj. Tak, że członkowie rady nie komentują wypowiedzi innych członków rady i... Na tych konferencjach, że nie mają możliwości. No tak, ale ja wprowadziliście wiem. Też jako dobrą praktykę, bo to podobno była tamta rada, żeby sobie nawzajem nie krytykować siebie, w każdym razie publicznym. Natomiast, więc to nie jest przytyk do jakiejś jednej konkretnej osoby, ale potrafię sobie wyobrazić dziennikarza, który właśnie idzie i próbuje rozmawiać z członkiem rady o tym, dlaczego ten członek rady nie głosował za podwyżkami, a on mu odpowiada, że czeka na nową projekcję, ewentualnie właśnie dostał nową projekcję, więc czeka na następną. Znaczy, w momencie, w którym członkowie rady, członkowie organów banku albo wprowadzają ludzi aktywnie w błąd, tak jak członkowie zarządu wprowadzili w błąd podczas ostatniej Komisji Finansów Publicznych, tak jak prezes, kiedy wychodzi i przedstawia coś w Sejmie i mówi rzeczy, które są faktograficznie nieprawdziwe, ale nie ma możliwości zadania mu pytań, bo wychodzi. Albo kiedy dziennikarze przychodzą i dostają watę, to co oni mają robić? To znaczy mogą po prostu napisać, że dostali watę, ale to jest jedyna odpowiedź. Nie, moim zdaniem szefowie ich nie powinni ich wysyłać tam. Ale to się umówią z członkiem. Chcą członka zapytać, dlaczego nie głosował tak czy inaczej. Konferencji. Takiej funkcji nie pełnią przynajmniej konferencje. No ale konferencje prasowe w ogóle już powstały. Politycznej de facto teraz, a nie nic wspólnego z decyzjami rady. Ja ich nie słucham. To wiem, pamiętam. To jakie państwo mają rekomendacje walki z inflacją? Ja mam zacząć? Nie. Proszę bardzo. Tak. No to tak, troszkę tutaj poruszyłem temat zmian instytucjonalnych. I oczywiście można powiedzieć, że w jakimś kraju teraz są takie oczekiwania w Turcji, tak? Że oto mianowany jest ekonomista, który kiedyś był ministrem finansów, który brał równowagę w finansach. Bank Centralny Turcji zaczął podnosić stopy, prawda? I że wróci równowaga taka makroekonomiczna. Znaczy, Turcji muszą to robić, bo mają już na gardle tam rezerwy walutowe ujemne są. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli się nie odwróci tych wszystkich zmian instytucjonalnych, które trwają, to gospodarka po prostu będzie nieefektywna. I będzie mało wydajna. W związku z czym, jeśli władza będzie coraz mniej demokratyczna, to coraz silniej będzie ulegała pokusie, żeby stymulować wzrost ekspansją monetarną i fiskalną, a to będzie przynosić inflację, dlatego że jeśli gospodarka jest nieefektywna, generuje mniej oszczędności
i one na przykład nie będą finansowały deficytu budżetowego, tylko po prostu będzie pieniężne finansowanie deficytu budżetowego. I to nie tylko tak, że banki komercyjne będą kupowały obligacje w dużej ilości, nawet jeśli mają bardzo mało w swoich pasywach depozytów oszczędnościowych, ale takie pieniężne finansowanie deficytu budżetowego, pośrednie, ale jednak oczywiste, no, kredyty dla nieefektywnych państwowych firm, które zamiast starać się o wydajność, po prostu będą pożyczały pieniądze z państwowych banków, więc generalna moja puenta jest taka, że jeżeli zmiany instytucjonalne będą trwałe, to nawet jeżeli któreś tam kolejne rządy się będą starały zmniejszyć inflację czy uporządkować finanse publiczne, to ogólna nieefektywność gospodarki sprawi, że zawsze z tym już będzie kłopot. Zresztą to widać, no, łatwo zobaczyć na listę krajów, gdzie inflacja jest podwyższona stale. Pani profesor. Te rekomendacje to nam przechodzą też w podsumowaniu od razu. Tak. Ja staram się trzymać zasady, że niezależnie od tego, co się wydarzyło do wczoraj, każdy może wstać danego dnia rano i zacząć wykonywać swoją pracę tak, jak powinien. W sensie... No tak jest. I podstawowa rekomendacja, jaką ja widzę, bo siłą rzeczy nie mogę się wypowiadać na temat polityki fiskalnej teraz, w przyszłości żadnej, nie powinnam tego robić, więc też nie będę mówię co najwyżej implikacje dla polityki pieniężnej, ale nie o samej polityce fiskalnej. Polityka pieniężna musi przywrócić właściwą sprawą miarę. Popsuty zegarek pokazuje dobrą godzinę dwa razy. Nasza Rada Polityki Pieniężnej podjęła właściwą decyzję 11 razy z rzędu, także jest jakiś potencjał poprawnego podejmowania decyzji. Nie jest to całkiem popsuty zegarek, ale trzeba jednak wrócić do naszego podstawowego celu ustawowego, jakim jest walka z inflacją, albo, i to już zostawiam, bo to nie jest w moich decyzjach, zmienić cel ustawowy Narodowego Banku Polskiego. Łamanie, tej, znaczy w sensie na dzisiaj nie realizujemy celu, bo wielu osobom się wydaje, że jakieś inne cele są ważniejsze. Albo trzeba je zinstytucjonalizować i podnieść konsekwencje tego, jak zrozumieją to rynki. Ja nie wypowiadam się w sprawie tego, co jest preferencją polityczną w tym rynku. Albo trzeba to zinstytucjonalizować, albo przywrócić Radzie Polityki Pieniężnej przypomnieć jej, że ona ma jeden konkretny obowiązek w Polsce i musi go realizować. Bez tego nawet najdoskonalsza polityka fiskalna nie jest w stanie przywrócić równowagi w gospodarce. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja nie chcę dyskutować o tym, czy konferencja prasowa, w której byłby pan prezes i kilka innych osób, byłaby bardziej efektywna komunikacji Banku Centralnego niż tak, jak jest teraz, ponieważ przynajmniej z mojego doświadczenia pan prezes bardzo źle znosi, kiedy słyszy zdania, z którymi się nie zgadza i to byłaby po prostu to, co teraz jest częścią posiedzeń Rady, stałoby się publiczne. No to tego rodzaju przedstawienie nie służyłoby moim zdaniem niczemu. W tym sensie nie widzę celu we wspólnych konferencjach prezesa z innymi członkami Rady, czy to będą członkowie się z nim zgadzający w głosowaniach, czy członkowie się z nim nie zgadzający w głosowaniach, efekt moim zdaniem byłby bardzo podobny. Natomiast na pewno trzeba zmienić jakoś sposób rozmawiania o tym, co się dzieje w Polsce. I to też jest w pewnym sensie komunikacja i do państwa dziennikarzy i do innych. Nie możemy rozmawiać o polityce pieniężnej w kontekście tego, czy kogoś stać na ratę kredytu, bo są inne ważniejsze rzeczy. Chyba, że ich nie ma, to wtedy... Ale my nie możemy redukować problemów. Nie możemy rozmawiać o tym, czy bank centralny sobie radzi, czy nie radzi, bo konferencja jest fajna albo mniej fajna, kiedy członkowie organów tego banku łamią prawo i to jest zupełnie oczywiste. Znaczy musimy nauczyć się w komunikacji przecinać przez te takie wszystkie medialnie na pewno bardzo atrakcyjne ozdobniki, dochodzić do sedna sprawy, bo jak nie będziemy dochodzili do sedna sprawy, to będzie mogło sedno sprawy pozostać niezauważone i nie
zaopiekowane, kiedy będziemy się wszyscy zajmowali tymi ozdobnikami. Panie profesorze, 2 minuty mamy niestety. Przepraszam. No, dla mnie, znaczy ja jestem coraz bardziej za rozwiązaniami dość jednak radykalnymi, jeśli chodzi o nacisk na Narodowy Bank Polski ze strony otoczenia i być może ten nacisk będzie mógł być niestety coraz też słabszy, ale w przeciwnym razie, na przykład, no, dla mnie z jednej strony bezpośrednie zaangażowanie polityczne już pana prezesa w kampanię, a z drugiej strony mówienie, i tu się z panią profesor nie zgadzam, że my nie możemy jako członkowie Rady wypowiadać się na temat polityki budżetowej. No przecież sedno obecnej dyskusji na temat inflacji i łącznie z monetarną teorią, prawda, nową monetarną teorią i różnymi takimi quasi fiskalnymi, no, podkreśla się już jednoznacznie, że trzeba patrzeć obecnie na cały układ z punktu widzenia rachunkowości, znaczy rachunków publicznych, że polityka fiskalna i polityka monetarna stanowią całość. Łącznie z tym, że nie można mówić, że pan prezes, że my sobie wypracowujemy zysk, prawda? Nie on sobie, to nie jest prywatny bank, prawda, który wypracowuje, tylko albo wpłaci mniej do albo będzie kiedyś, być może trzeba prosić o rekapitalizację budżet, żeby bank centralny, bo będzie miał ujemny wynik, prawda, trwale już. I w związku z tym, w moim przekonaniu, to coraz większa erozja, która będzie następować, prowadzi do tego, że coraz bardziej konieczne staje się dyskutowanie o dość radykalnych środkach, takich jak choćby właśnie przystąpienie do strefy euro i z otwartą przyłbicą o tym dyskutować, prawda? Bo jeśli bank nie potrafi realizować z różnych powodów, prawda, czy takiej większości utrwalonej w Radzie i tak dalej, nie potrafi realizować celu inflacyjnego i albo manipuluje tym, co znaczy średni okres dochodzenia, albo kombinuje, że jednocyfrowa inflacja to będzie to, no to znaczy, że instytucjonalnie przestał spełniać konstytucyjne swoje cele i jakby nie jest w stanie podołać temu. W związku z tym trzeba szukać rozwiązania, albo przynajmniej dyskutować, no, co jest takiego specjalnego u nas, co powoduje, że dla stabilności cen, dla sytuacji obywateli, ich dobrobytu i tak dalej, że członkostwo w strefie euro będzie gorszym rozwiązaniem niż obecnie. I z tym się... Spalającą się inflacją. Euro jest w ogóle super, ale chciałabym państwu zwrócić, samo z siebie, nawet jakby pan prezes Glapiński był chodzącym aniołem, to euro byłoby super. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, że jak wejdziemy do tej strefy euro, co miejmy nadzieję nastąpi jak najszybciej, to do Frankfurtu, żeby głosować nad europejskimi stopami procentowymi, będzie jeździł pan prezes Glapiński. No, i tym optymistycznym akcentem gdzieś miał zakończyć. Monopolu. No, będzie trudniej utrzymać monopol. Pani profesor Joanna Tyrowicz. Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Sławiński. Dziękuję. I pan profesor Andrzej Wojtyna. Dziękuję Jarosław Szczepański. Dziękuję państwu bardzo.